Witam serdecznie Państwa, witam na dzisiejszym spotkaniu, konferencji, podpisaniu umowy. Bardzo ważne dla nas, dlatego że świnoujście zmagali się o kolejną dotację z programu operacyjnego, regionalnego programu operacyjnego. Dzięki temu będzie można zrealizować wartą 6 milionów inwestycji, a raczej dwie inwestycje, które wzbogacą produkt turystyczny z naszej wyspy Zasibór, ale także wyspy Woli. Dlatego serdecznie witam pana marszałka Województwa Narodowego Pomorskiego, pana Gierda Gierdewicza, witam pana prezydenta, witam zastępców prezydenta, pana Barbary Wicharską i pana Pawła Stójkę, witam przedstawicieli, w końcu tych, którzy są najbardziej zainteresowani, są beneficjentami. Czyli witam pana radnego Zdzisława Wielkowskiego, reprezentującego Karsibór i pana Przemysława Wielkowskiego, przewodniczącego zarządu osiedla Karsibór. Panie marszałku, jak zawsze pana ręce. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę mówić z takimi dobrymi wiadomościami żeglarskimi, które za bardzo mało dramatyczne można mówić, jeśli chodzi o te wizyty w Świnoujściu. Ale mówiąc zupełnie poważnie, no to w poprzedniej perspektywie, w perspektywie 2007-2013 bardzo mocno zainwestowaliśmy w zachodniopomorski szlak żeglarski. No i marina na Ostrowie Północnym zasadzie stała się jedną z takich, największą mariną i jedną z najbardziej popularnych właśnie na tym szlaku. Duża dotacja z regionalnego programu operacyjnego, w zasadzie nawet dwie dotacje. Najpierw ta podstawowa na ponad 7 milionów złotych, a potem jeszcze realizowaliśmy uzupełniające projekty podniósł jakość tej mariny. No a dzisiaj przychodzi nam dalej wzmacniać ten potencjał portów wodnych na zagłębie Świnoujścia. Więc inwestujemy, tak pomyślałem, że może skoro Świnoujście te 44 wyspy, to dwie następne. Pierwszą, więc zainwestowaliśmy w poprzedniej edycji. Teraz inwestujemy w wyspę Wolin i wyspę Karsibórz. Więc dwie takie wciąż ma takie poczucie nieodkryte dla wodniaków, a w szczególności dla turystów lokalizacje. I mówię to również uderzając się trochę w piersi, bo nie miałem okazji. Zresztą są to trochę takie maliny bardziej niedostępne dla łodzi z mniejszym zanurzeniem, jednak są to lokalizacje, ale na pewno są to lokalizacje, które oferują wspaniałe takie warunki naturalne, przepiękny spokój, przepiękne rozlewiska, więc na pewno znajdzie się wielu pasjonatów, którzy dzięki podniesieniu tej jakości tych miejsc będą chcieli korzystać właśnie z tej infrastruktury, a więc wzbogacamy ofertę turystyczną z jednej strony Pomorza Zachodniego, ale tutaj lokalnym Świnoujściem. Bardzo chciałem pogratulować panu prezydentowi za to, że tak skutecznie aplikowali w ramach naboru na 4 dziedzin, bo to jest jedyna gmina, która została dofinansowana na dwa projekty w ramach tego, powiedziałbym, konkursu uzupełniającego zachodniopomorski szlak żeglarski, więc wielkie gratulacje, więc teraz trzymam kciuki, tylko za chwilę piszemy kontrakt, więc trzymam kciuki za to, żeby realizacja tych obu zadań inwestycyjnych przebiegła bez większych problemów i rozliczenia również, a tutaj mamy do czynienia z doświadczonym beneficjentem, z doświadczoną ekipą, więc głęboko wierzę w to, że nie będziemy mieć żadnych problemów i szybko zostanie ten projekt zrealizowany ku, myślę, zadowoleniu tak mieszkańców, jak i tych wszystkich, którzy przybędą na obszarze. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, pytając Pana Marszałka, mogę powiedzieć, że witamy przyjaciela naszego miasta, ale Pan Marszałek to również przyjaciel żeglarstwa, sympaty żeglarstwa żegna wreszcie. Kapitan Ale Państwo wiecie, że żegluje. Do tej pory korzystał z bazy w porcie północnym, portu jachtowego w Świnoujściu.
Myślę, że jak zrealizujemy ten projekt przy Lublinowie, to tam będzie miejsce również na jachty tego typu, jak wielkim żegluje pan marszałek i również odwiedzi przy Lublinowo. No bo Kasibórz na razie jeszcze nie. W Kasibórzu rozpoczynamy inwestowanie, a ponieważ tam akwery są płytsze, no to idziemy w kierunku kajaku na razie. Stworzymy bazę dla kajakarzy. To jest też bardzo ciekawa oferta i się bardzo cieszę, że oba te projekty uzyskały uznanie pana marszałka, zarządu województwa i dzięki dofinansowaniu możemy podjąć się temu wyzwaniu. Mogę powiedzieć, że patrz, gdyby nie środki zewnętrzne, to byśmy tych tematów nie podjęli. Takie byłoby stanowisko, bo po prostu są inne zadania jeszcze do realizacji. No ponieważ dostaliśmy pieniądze, to grzechem byłoby, gdybyśmy nie skorzystali z tej oferty. I powiem więcej, w budżecie tego roku już zostały zapisane niezbędne pieniądze, aby rozpocząć realizację, aby w roku przyszłym, czyli w roku 2018, te tematy oba zakończyć. Idealnie byłoby, gdyby koniec to był przed sezonem roku 2018, żeby żeglarze, żeby kajakarze mogli już z tych nowych przystani skorzystać. Pamiętacie Państwo dyskusję na sesji, gorącą dyskusję, no ale zyskało to poparcie Rady, czym się bardzo cieszę i możemy dzisiaj podpisać umowę po to, aby rozpocząć realizację. Zakres zadań Państwo wiecie, no powstanie zupełnie nowe dwa obiekty dla żeglarzy. Jak słuszne uwagi, które miałem okazję wysłuchać od naszych mieszkańców również, że za mało wracało się w kierunku wody. Była piłka nożna, pierwsza liga, niższe ligi. Były inne dyscypliny sportu, a żeglarstwo w ocenie mieszkańców również było tak traktowane no trochę, może nie tak, jak na to zasługuje. Dzisiaj, stwarzając warunki, mieszkańcy tego skwapliwie korzystają i coraz więcej jest żeglarzy, coraz więcej wodniaków różnego rodzaju, i tych na kajakach, i tych na łódkach łapiących ryby. Po prostu wody mamy, lód wokół jest woda i trzeba z tego korzystać. I te pieniądze, które tutaj otrzymujemy, temu służą. Naszym obowiązkiem jest stworzenie bazy, a obowiązkiem różnych organizacji, klubów sportowych jest wykorzystanie tej bazy. I to dzisiaj w Świnoujściu ma miejsce, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Szczegóły dotyczące tych dwóch zadań Państwo zapewne znacie. Przystań w Lublinowie to jest 60 jachtów i 20 innych mniejszych jednostek, które tam będą mogły sumować. Chcemy, aby przystań w Lublinowie była rozbudowana w kolejnych latach, może z naszych pieniędzy, może z pieniędzy zewnętrznych również, żebyśmy mogli tam przenieść tą część szkoleniową, która dzisiaj jest realizowana na bazie na Starym Lublinowie, bo tam będą po prostu dużo lepsze warunki stworzone dla szkolenia dzieci i młodzieży. Chcemy, aby ta przystań współpracowała z przystanią, którą już żeśmy zbudowali kilka lat temu przy torze, którą dzisiaj zamiaruje zespół szkół przy torze i tam się szkolona jest młodzież, żeby ta współpraca w zakresie szkolenia była realizowana przez te oba obiekty, które są naszą własnością i będą naszą własnością. Chciałbym tutaj zakomunikować, że mamy plany, aby rozwijać żeglarstwo, oparcie o te również dwie przystanie. Kasibórz wykorzystuje te swoje naturalne położenie, doskonałe warunki właśnie do uprawiania tej turystyki morskiej w oparciu o kajaki. Tam nie ma dużej głębokości, więc duże jachty tam nie przypłyną, ale kajaki można tam dopłynąć wszędzie. I myślę, że ten pierwszy krok, który czynimy dzisiaj i kolejne plany, które w przypadku Kasibórza mamy dzisiaj już zapisane, będziemy realizować dla rozwoju również tej pięknej
którzy mówią uroczej, ale zapomnianej w pewnym sensie. Nieodkrytej. Lepsze, tak, proszę wykreślić sobie odkrytej wyspy Karsiny. I kończąc, chciałbym podziękować panu marszałkowi, bo jak to słusznie zauważył, mam nadzieję, że nie mówił tego gdzieś tam w Szczecinie, że to jest Świnoujście jako jedyna gmina dostała dofinansowanie do projektu. Niektórzy nie dostali wcale, niektórzy jeden, a my dwa. Ale my mamy najwięcej wody w stosunku do tych wszystkich, którzy z nami konkurowali. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję bardzo. Ale ja mówię, tak powiedziałem nieodkrytej, bo mówię to jako osoba, która jakiś czas temu dopiero odkryła. Oczywiście piękna tej wyspy i jeszcze też nie mamy jej tak do końca sprawy, więc wiem co mówię, patrząc trochę powiedzmy jako taki turysta, może bliski turysta, ale jednak. Więc myślę, że bardzo wiele osób gdzieś tutaj z naszego nawet regionu wciąż nie miało okazji docenić się tej wyspy. Tak powiem, że przewodniczący rady z dzielnicy Karsibór. Niedawno był tam sąsiedz, dzisiaj już jest przewodniczący rady osiedla. I młody człowiek prężny, wcześniej był pan radny Marchewski, który jest tutaj. Pierwszym sołtysem? Dzieli się przewodniczącym. Proszę. Pierwszym sołtysem? Pierwszym sołtysem. Poprzemiana? Panie marszałku, podpisujemy? Podpisujemy, co jest prawo do przyjęcia. Ja przyjęłem. Się rozwijała, więc tak
niełatwo te pieniądze dzielić, ale wydaje się, że dzięki temu, że wydzieliliśmy też taką część pieniędzy na uzdrowiska właśnie, to uda nam się zrealizować troszkę większe wydanie inwestycyjne, takie bardziej ambitne. I tutaj trzymam bardzo mocno kciuki na temat sprawy rozwiązania. Proszę zdradzić tajemnicę, o czym mówimy, nie przygodnie. Nie ukrywam, że trzeba jeszcze, tak, no, wszyscy chyba to czujemy, że trzeba jeszcze też, że trzeba jeszcze tą część tej, nazwijmy to, starej promenady doprowadzić, tak, i promenada zdrowia. Zobaczymy, jak te projekty zostaną przygotowane i ocenione. Natomiast chcielibyśmy, żeby zarówno Świnoujście, jak i Kołobrzeg miały możliwość zainwestowania w ten pasek, który generuje największą ilość ruchu turystycznego i, jak już powiedziałem, dla nas też największy splendor, bo trzeba powiedzieć, że to są kurorty, które budują opinię o turystycznych zonach Pomorza Zachodniego, bo ilość ludzi, która się przewija nie tylko z Polski stałej, ale wiemy doskonale, że i nie tylko już z Niemiec, tylko w zasadzie coraz częściej ze Skandynawii i z innych części Europy, powoduje to, że chcielibyśmy, żeby te miejsca kojarzyły się z takimi najlepszymi kurortami europejskimi, a może i światowymi, więc to takie wspólne nasze wyzwanie, więc my staramy się w jakiś sposób wspierać gminę, ale mam świadomość, że ten główny ciężar inwestycyjny dla Państwu spoczywa na nowym, musi przygotować dobre projekty, dobrą ocenę i wreszcie położyć małe pieniądze własne na to, żeby to zrealizować, ale myślę, że co do tego, że jest to absolutnie niezbędna inwestycja i następnie wszyscy z niej korzystają, również mieszkańcy pośrednio, to chyba nikogo nie trzeba w takim mieście jak Świnoujście w szczególności przekonywać, bo dzięki temu, że powstały tutaj nowe właśnie przestrzenie, nowa promenada, to widzimy, jak w tych kilku lat Świnoujście się dynamicznie zmienia i co, trzymać kciuki tylko, żeby to było jak najdalej, chociaż zawsze każdy się pewnie zastanawia, gdzie jest ta granica tej pojemności, ile tutaj jeszcze można zrealizować tych zadań, żeby ten relaks był tak komfortowy, ale wyzwań mamy dużo. Słuchajcie, na Sobniolec mówimy o bardzo dużym projekcie, o starej promenadzie i o promenadzie zdrowia. Dlatego nie lepiej jest do starej promenady, nowej promenady i będą chcemy zrealizować podstaw, bo praktycznie dzisiaj nie ma nic. Czyli odciążymy trochę główną, tam stworzymy miejsce do spaceru, do przemieszczania się na rowerze, zielona ścieżka rowerowa. I połączy te tereny, które dzisiaj przeznaczamy pod inwestycje, z plażą, z morzem. Także będą wejścia na plażę, będzie coś nowego. Będzie nowe Świnoujście w samym centrum. Tak jest. Także nie inwestujemy tylko na wodzie, wypoczynek na wodzie, ale chcemy również na lądzie. Przypomniałem się, znamy cytat z kultowego filmu Race, gdzie było powiedziane, że pracujesz na lądzie, wypoczywaj na wodzie, więc pamiętając też, że niektórzy pracują na wodzie, musimy też oferty na lądzie stworzyć, proszę. Czy panowie? Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi za to, że bardzo dobrze ocenione przez pana zostały nasze merytoryczne wnioski. Oczywiście dziękujemy za dzisiaj. Prosimy o jutro. Nie da się ukryć, że nasze apetyty rosną w miarę jedzenia. Tutaj chciałbym nawiązać jeszcze do Karsi Boża. Tak jak pan powiedział, nieodkryta wyspa. Ja ją odkryłem ponad 20 lat temu i zostałem. Zamieszkałem tam z całą rodziną i mieszkam do dzisiaj. I to była moją inspiracją do tego, żeby rzucić się w wir pracy społecznej, bo stwierdziłem, że warto walczyć o tą wyspę, żeby zaczęła się rozwijać. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, ja też jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem przewodniczącym Rady Miasta, radnym drugiej kadencji już, pierwszym sołtysem po przemianach, więc ta praca mnie inspiruje i dodaje sił. I tak jak pan, czy to oczywiście też podziękowania dla pana prezydenta, dla całej ekipy, która zrozumiała potrzeby Karsi Boża i po prostu wspinamy się pod tą górkę, bo wcale ta górka nie jest taka mała, bo potrzeby Karsi Boża są olbrzymie, zdajemy sobie tego sprawę, ale mamy na to czas, żeby spokojnie sobie nad rozwojem tego miejsca popracować. I wierzę w to, że nie będzie to nasze pierwsze spotkanie, na pewno będzie jeszcze więcej. A tak na koniec, no,
będziemy tą projektowali i robili promenadę, ale tak myślę, że będzie nam brakowało tunelu, który połączy promenadę lewobrzeżne części się miasta z prawobrzeżną częścią miasta, bo przedłużenie tej promenady na prawobrzeżu byłoby na pewno piękną rzeczą i przydałoby się. Oczywiście to już promenadowe. Tak. Bujam w obłokę, ale to nie jest taki kosmiczny pomysł. Jeden na razie wybudujmy. Zobaczcie jeszcze, bo pomyślałem, że pan przewodniczący w takim razie jeszcze pomyślał od razu o tej odnodze tunelu na Karsiku, żeby też od razu jeszcze, ale tam jest koło ten most. Ten most jest jednak nowy i jakoś daje radę, ale myślę, panie prezydencie, że jednak no, wiadomo, że mieszkańcy tej lewobrzeżnej części Świnoujścia, więc tego uznamu mają pewnego rodzaju jednak zobowiązania moralne wobec mieszkańców Karsiboża, bo kiedyś dali sobie odciąć taki kawał wysp, tworząc nową wyspę, no i to no tak. Żebyśmy zdecydowali, to byśmy nie odcięli, ale mówiąc poważnie, to chciałbym informować Państwa, że na dzień dzisiejszy nasza wiedza jest następująca. Podpisanie umowy na finansowanie, na środki na finansowanie budowy tunelu przewidziane jest 3 kwietnia. 3 kwietnia w Świnoujściu z CUP-em, podpisałem umowę na finansowanie tunelu i z generalną dyrekcją na zastępstwo, na prowadzenie inwestycji jako inwestor zastępczy. To też myślę, że nie trzeba. Słowo, że ja chciałbym się również dołączyć do osób podziękowania pana naszego. Ja również mówię w imieniu swoim mieszkańcom, proszę Boże, to jest naprawdę milowy krok. Jest tu to cieszę się, że również pan, panie marszałku, podziela również moją prywatną pasję w imieniu lekarstwa. Mam nadzieję, że być może kiedyś nawet sprzedaży gdzieś na szlaku, bo ja panu pokażę piękne balony odkrytego Karsiboża, albo w stronę góry. Bo jest naprawdę rzeczywiście nie odkryto. Ale tam niestety trzeba być właśnie trochę mniejsze nauczenie niż ja. Ale może tak będziemy na tak, że także się będziemy musieli jakoś. Ale z przyjemnością, naprawdę z przyjemnością. Czy są pytania? Mają Państwo pytania? Pana marszałka, pana prezydenta. Dziękujemy Państwu, więc dziękuję bardzo serdecznie za przybycie i mam nadzieję, że niedługo do kolejnego zobaczenia. Trzymam się za tą promenadę. Dziękujemy. Zobacz, bo musiałem. Zobacz, bo musiałem.